Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Jaworze o godzinie 12 miało miejsce oficjalne odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary hitlerowskich Niemiec oraz żołnierzy wyklętych, którzy za wolną Polskę cierpieli i ginęli z rąk stalinowskich oprawców. Znajdujemy się w miejscu, w którym przez dwa wieki mieściło się więzienie, w którym mieściły się ofiary dwóch totalitaryzmów, a wtedy, kiedy zakończyły się już fronty walki po II wojnie światowej, nadal stało się miejscem kaźni i mordowania niewinnych ludzi. W uroczystości udział wzięli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Witek i Robert Kropiwnicki. Ten dziedziniec przesiąknięty jest krwią, także krwią polskich bohaterów, także jaworskich bohaterów, żołnierzy wyklętych. To ci, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, bo wiedzieli, że wojna trwa nadal. Że jeden okupant niemiecki z Polski wyszedł, ale wszedł drugi okupant, sowiecki. I ta okupacja w Polsce trwała kilkadziesiąt lat. Wśród żołnierzy wyklętych mamy swoich jaworskich bohaterów, Kruka i Warankę, którego ekipa profesora Szwagrzyka dwukrotnie już poszukiwała na cmentarzu parafialnym w Jaworze i poszukiwania będą trwały nadal. Przez prawie 70 lat robiono wszystko, żeby o tych żołnierzach wyklętych pamięć zaginęła. Mordowani, w sposób okrutny torturowani, zrzucani do dołów, nie mają grobów, nie mają krzyża, nie ma gdzie zapalić świeczki 1 listopada. W 2010 roku, w lutym, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński skierował inicjatywę ustawodawczą o ustanowieniu dnia 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To dzieło dokończył obecny prezydent Bronisław Komorowski, ponieważ 10 kwietnia 2010 roku była katastrofa smoleńska. Nie ma tam podpisu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A bardzo wam gratuluję tego, że macie tę tablicę i że w tym symbolicznym miejscu w Jaworze będziecie czcili pamięć bohaterów. Bohaterów, którzy rzeczywiście walczyli o wolną Polskę, pomimo tego, że wielu im mówiło, przecież jest już Polska. A oni nie chcieli się pogodzić z tym. Nie chcieli pogodzić się z tym, że Polska dalej była okupowana. I to jest też bardzo symboliczne dla nas. W 2011 roku ustanowiliśmy to święto po to, żebyśmy pamiętali, żeby nigdy Polak nie mordował Polaka. Bo pamiętajmy o tym, że wszyscy oni zginęli z rąk Polaków. To była tragiczna historia nasza i musimy o niej pamiętać. O tym, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Żeby nigdy Polak nie mordował Polaka. I dzisiaj będziemy czcić pamięć tych, którzy nie pogodzili się właśnie z tą wielką tragedią okupacji polskiej. Cześć ich pamięci. Dziękuję. Dzisiaj jesteśmy w przededniu ogłoszenia niezwykle ważnej dla wszystkich Polaków, szczególnie dla młodego pokolenia informacji. Najprawdopodobniej odnaleziono i zidentyfikowano szczątki Inki, Danuty Siedzikówny, młodej, niespełna 18-letniej dziewczyny, która w sposób bestialski została zamordowana w 1946 roku. Dzisiaj młodzież utożsamia się z tym pokoleniem, bo to też są nastolatki. One chciały żyć, kochać, miały marzenia. Zostały brutalnie przerwane. Dlatego po tylu latach milczenia mamy obowiązek przypomnieć o nich, głośno o nich mówić i zakrzyknąć cześć i chwała bohaterom. W pierwszym jaworskim biegu niezłomnych pamięci żołnierzy wyklętych wystartowało 40 osób. Jesteśmy tutaj, żeby uczcić żołnierzy wyklętych, żołnierzy, którzy w roku 1944 nie złożyli broni i walczyli do roku 1963 z komunistyczną władzą. Jest to pierwszy bieg w Jaworze, bieg niezłomnych żołnierzy wyklętych na dystansie 1963 metry, upamiętniająca data śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Dla osób chętnych oczywiście bieg na 5 km i dodatkowo dla osób chętnych na 10 km. Pierwszy jaworski bieg niezłomnych pamięci żołnierzy wyklętych uważam za otwarty.
Bieg na dystansie 1963 metrów, upamiętniającym rok śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franaczka, pseudonim Latek, wygrała Natalia Kołodziejczyk. Ale zwycięzcami byli wszyscy jego uczestnicy. To była bowiem nietypowa, ale bardzo dobra lekcja historii. Tego samego dnia o 17.30 również na dziedzińcu Zamku Piastowskiego środowiska prawicowo-patriotyczne oddały hołd żołnierzom wyklętym. W trakcie uroczystości odbyło się wspomnienie historyczne połączone z apelem poległych, a także przysięga drużyny strzeleckiej pod oddziału Jaworsko-Legnickiego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Elżbieta Witek zaprosiła wszystkich do składania kwiatów i zapalenia zniczy przy nowo odsłoniętej tablicy upamiętniającej ofiary hitlerowskich Niemiec oraz żołnierzy wyklętych.